Przed nami kolejne spotkanie angielskiej Premier League. Manchester United zmierzy się z Southamptonem. Ależ wywiód obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. Piłkarze Southampton atakują skrzydłem, jest tam dużo miejsca. Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz, oby tak dalej. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Z wyczuciem na dobieg. Dobre to prostopadłe podanie. I przed nami rzut rożny. Powtórka sytuacji, po której padła bramka dająca prowadzenie. Z rzutu rożnego w pole karne. Piłkarze United przejmują piłkę. To może być wyrównanie. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. To musi być bramka. Fantastycznie to rozegrali. Zabójczy atak z kontry. Obrona kompletnie nie była gotowa na tak błyskawiczną odpowiedź. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Okazja do dośrodkowania. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten ruch. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Fantastycznie tu widać, jak poradził sobie z obrońcami. Posłał piłkę prosto do bramki. To się nazywa talent. I teraz realizator pokazuje, jak to wpadło. Krótkie rozegranie, a potem świetna wrzutka. Przy takiej centrze nie trzeba się było nawet szczególnie wysilać. Nie musiał podskakiwać, wystarczyło, że ruszył dobrze głową i piłka zatrzepotała w siatce. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Walczył, nie poddawał się. Pomimo pilnujących go obrońców, udało mu się strzelić bramkę. Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie, wprost na nogę. Znakomita okazja do strzelenia gola. Z takiej odległości trudno się pomylić. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Ach, niesamowite, nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. I mamy gola z rzutu karnego. Na Państwa ekranach powtórka tego karnego. Bramkarz zrobił wszystko jak należy. Wyczuł rywala i rzucił się, licząc na skuteczną interwencję. Ale przy tak precyzyjnym uderzeniu od słupka każdy jest bezradny. Piłka mogła się jeszcze od tego słupka odbić i wyjść w pole, a nie wpadać do bramki. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Wycofanie piłki. Dobra obrona! No, złe krycie i będzie szansa. Piękne trafienie. Zmniejszyli nieco rozmiary porażki, ale raczej nie da im to trafienie nadziei na remis. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Ależ się przedarł, no! Musi strzelać! Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który skwapliwie to wykorzystał. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Jest okazja do strzału.
Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Gio Walcott. Dobrze wycofują piłkę. De Gea broni. Gramy dalej. I będziemy mieli rzut rożny. Z narożnika, krótko po ziemi. Theo Walcott. Jan Bednarek. Łatwo złapał ten strzał z daleka bramkarz. No, może teraz. Jest groźnie, może strzelać. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. Ward-Prowse. Dobrze się pokazał. Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Sprytnie zwiódł obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Centra w pole karne. Manchester United, strata piłki. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa spotkanie.